Po pierwszym uruchomieniu i przygotowaniu ekspresu do pracy, producent ekspresu oddaje do naszej dyspozycji zestaw kilku zaprogramowanych wcześniej kaw, które są dostępne w panelu głównym. W zależności od modelu ekspresu tych kaw może być więcej lub mniej, więc tutaj trzeba po prostu dostosować się do tego, jaki ekspres wybraliście. Natomiast mechanizm działania jest bardzo podobny. W przypadku tego modelu mamy do dyspozycji cztery kawy, które są wcześniej zaprogramowane przez producenta oraz dodatkowe menu, w którym znajdziemy pozostałe pozycje. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jaka jest siła aromatu i jakiej wielkości jest ta kawa, możecie spojrzeć do instrukcji obsługi, którą dołącza producent do ekspresu. Znajdziecie ją również w kartonie. Tam będą znajdowały się wszystkie parametry. Poza tymi kawami zostało również zaprogramowane wstępnie My Menu, w którym znajdziemy również te same kawy. Przy czym jest to dodatkowa opcja, którą w teorii możemy sobie zaprogramować całkowicie pod siebie. W teorii dlatego, że tak naprawdę zarówno te kawy, jak również dostępne w Drink Menu, jak również My Menu są do zaprogramowania i o tym będzie dzisiejszy odcinek, a więc w jaki sposób zmienić domyślne parametry kaw, a więc aromat, jak również ilość wody, jaka będzie przelewana do filiżanki. Kiedy znajdujemy się w głównym widoku, przechodzimy po prostu do ustawień ekspresu i znajdujemy pozycję programowanie napojów oraz programowanie My Napojów, czyli to jest dokładnie to My Menu. W zależności od tego, którą opcję wybierzemy, przejdziemy po prostu do listy kaw, które są do przygotowania w danej sekcji, tak? A więc w panelu głównym plus Drink Menu oraz w panelu My Menu. I teraz w zależności od tego, jaką kawę sobie wybierzemy lub jaką pozycję, tak jak wspominałem, one są wcześniej zaprogramowane przez producenta, a więc dotyczy to ustawienia aromatu, czyli tej ilości kawy, którą możemy sobie wybrać manualnie, oraz dodatkowo ilości wody, która jest przelewana przez ekspres do filiżanki. Wybieramy sobie przykładowo pozycję kawa, a więc jest to po prostu filiżanka z kawą. I w tej chwili w pierwszym kroku programujemy sobie aromat. Jeżeli chcemy mniej, jeżeli chcemy więcej, potwierdzamy OK. Ekspres w tej chwili po prostu przygotowuje kawę i naszym zadaniem będzie wskazać mu, jaką ilość wody ma zostać po prostu dostarczona do kubka czy też do filiżanki. Ja w tym momencie programuję przycisk kawa, a więc jest to dokładnie ten przycisk widoczny w panelu głównym ekspresu. Równie dobrze mógłbym zaprogramować sobie przycisk kawa czy też pozycję kawa z opcji My Menu. Ekspres zaczyna napełniać kubek. W tym momencie możecie zobaczyć, że pojawił się przycisk OK, a więc już możemy zdecydować o tym, czy mam przestać tej wody dolewać, czy nie. No, decyzja tak naprawdę należy do Was. Jeśli ja korzystam częściej z kubków, to muszę po prostu przeprogramować ten ekspres po to, aby faktycznie wypełniały te kubki się odpowiednią ilością kawy. Mi to odpowiada, komuś nie musi. Decyzja należy oczywiście do Was. Zgadzam się na taką ilość, a więc zatwierdzam w tym momencie przyciskiem OK, aby ekspres po prostu przestał nalewać. No i pada pytanie, czy zapisać parametry, czy nie. Jeśli klikniemy Escape, oczywiście wrócimy do ustawień domyślnych. Jeśli klikniemy OK, parametry zostały zapisane. Następnym razem, kiedy przycisnę po prostu ten przycisk, a więc przygotowanie kawy, klasycznej kawy, ekspres dokładnie napełni taką samą ilością kawy mój kubek z taką samą siłą aromatu. Oczywiście no, pamiętajmy o tym, tak, że te same elementy znajdują się w My Menu i to może jest nawet wygodniejsze, tak, a więc nie psujemy sobie domyślnych ustawień, tylko ustawiamy swoje. Natomiast ja bym to bardziej podzielił na ustawienia dla dwóch osób, a więc ustawienia główne pozostawił na przykład, nie wiem, pierwszej osobie, która rano wstaje, My Menu pozostawił drugiej osobie, która na przykład wstaje po nas, a pije troszkę inny rodzaj kawy. No, w jaki sposób to wykorzystacie, to już zależy od Was. Warto o tym oczywiście pamiętać, że w każdej chwili możemy samodzielnie spersonalizować ustawienia swojej każdej kawy, którą wykonujemy, dlatego że mamy
przycisk manualnego ustawiania aromatu, siły aromatu, łącznie z, co to jest też ważne, bo wiele osób zapomina, że jest tutaj opcja używania kawy sypanej. Jeśli wybierzemy tą opcję, musimy oczywiście dodać kawy sypanej. Także wybieramy sobie ręcznie siłę aromatu. Po wybraniu dowolnej w tym momencie kawy z menu zostanie ona przygotowana z takim aromatem, jaki ustawiliśmy. Natomiast w każdej chwili możemy przerwać nalewanie tej ilości, która jest zaprogramowana, więc niestety nie możemy wydłużyć ilości nalewanej wody. Jeśli zostało to zaprogramowane domyślnie na pół kubka, no to automatycznie po wybraniu kawy zostanie nalane pół kubka. Jeśli chcemy, żeby było więcej niż pół kubka, musimy zmienić oczywiście to wcześniej w ustawieniach ekspresu, dokładnie w taki sposób, jak pokazałem na filmie. No cóż, życzę Wam miłego dnia. Pierwsza kawka. Rozpoczynamy.